kochani! Cześć wszystkim! Dzisiaj specjalny filmik. Tak, specjalny filmik i duże emocje dla nas. Tak. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie. Mamy taki mały, duży sekret. Tak, mamy dla was wspaniałą nowinę, przynajmniej dla nas wspaniałą nowinę, ale mamy nadzieję, że wy również będziecie jakoś tam nas wspierać i również będziecie zadowoleni. Tak, cieszyć się z nami. Dokładnie, filmik zupełnie na spontanie, zwierzęta szaleją, my dopiero przyszliśmy do domu, ale stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry moment, żeby nagrać ten filmik, bo dokładnie. Dzielimy się z wami całym naszym życiem, podglądacie nas, znacie nasze mieszkanie, naszych bliskich, nasze zwierzęta, więc stwierdziliśmy, że kurczę, w końcu musimy wam o tym powiedzieć, no to jest najwyższy moment, już za jakiś czas nie da się tego ukryć, dlatego tak, słuchajcie, mamy dwa gadżety i jeszcze jedna rzecz, bardzo, ale to bardzo wiele z was domyślało się, pisało, ja zupełnie nie wiem skąd, nawet z Krzysztofem tak siedzieliśmy któregoś wieczoru i czytaliśmy tak. Niektóre komentarze dużo i byliśmy w szoku, bo naprawdę właśnie. Dużo dziewczyn się domyślało, tak naprawdę ja nic kompletnie nie zdradzałam w tym temacie, także tadaaa! Mamy tutaj takie malutkie gadżetki. Mamy małe gadżety. Zostaniemy rodzicami, będziemy mieli Bobasa. Tak. Nie wiemy jeszcze, nie znamy jeszcze płci, ale no myślę, że teraz to jest najlepsza informacja, jaką mamy. Tak, jesteśmy po ślubie, jesteśmy szczęśliwym młodym małżeństwem, zawsze marzyliśmy o dzieciątku i powiem wam szczerze, że zaraz się wzruszę, ale mam nadzieję, że nie będę płakać na wizji. Tak, mam tutaj, słuchajcie, książeczkę, mam tu pierwsze zdjęcie naszego szkraba. Tutaj w Wielkiej Brytanii zdjęcie, pierwsze USG jest 12 tygodni ciąży. Tutaj są nóżki. Tak, potem zrobię wam jeszcze zbliżenie, także w 12 tygodniu wykonaliśmy już takie USG. Kolejne jest w 20 tygodniu i w 20 tygodniu dowiemy się płci, czy będzie to chłopiec, czy będzie to dziewczynka. Tak. Nie możemy się swoją drogą już doczekać. Póki co dzieciątko jest zdrowe, śliczne, fika koziołki. A ja na dzień dzisiejszy jestem w 16 tygodniu ciąży, także jeszcze ponad 4 tygodnie i będę miała kolejne USG. Także słuchajcie, jesteśmy przeszczęśliwi. Chcieliśmy może powiedzieć już o tym trochę wcześniej, aczkolwiek stwierdziliśmy, że to jest moment chyba dla naszych najbliższych i dla naszej rodziny. No tak, tak. Dopiero później poinformujemy was o tym, ale tak jak mówię, no to jest teraz dobry czas. Ja jestem już w drugim trymestrze, dzieciątko bardzo ładnie się rozwija, więc najwyższy czas, żebyście wy również się o tym dowiedzieli. Dokładnie. No, także Krzysztof teraz będzie podwójnie mnie pielęgnował i o mnie dbał. Dokładnie, dokładnie. Teraz priorytety wszystkie się zmieniły. Jest dzidziuś, także wszystko w główce się zmienia. Tak. No i co? No i tyle. Mamy nadzieję, że będziecie się cieszyć z nami. I słuchajcie, mamy takie małe rękawiczki. Tak, takie gwiazdeczki. Białe gwiazdeczki. Tutaj odbija się światło, bo tak jak mówię, nagrywamy na spontanie. Wróciliśmy z miasta, nie rozstawiliśmy lamp, ale jakoś poczuliśmy, że to właśnie dzisiaj. Tak, także Krzysztof tutaj trzyma takie małe rękawiczki. Mhm. Gwiazdeczki. Także zaraz po wyjściu ze szpitala dzidzia będzie miała sobie to, żeby się nie podrapać. Dokładnie. Także słuchajcie, to jest nasz mały, wielki, ogromny sekret, nasza wspaniała, cudowna nowina. No my jesteśmy przeszczęśliwi, naprawdę. Wszystko się ułożyło tak, jak miało się ułożyć, więc będziemy rodzicami. Dokładnie. Bugi Miłka będzie mamą, Krzysztof będzie tatą, także bardzo się cieszymy. Chciałam wam powiedzieć naprawdę dużo rzeczy, ale teraz wszystko wypadło mi z głowy, to by chyba też. No tak, tak. Ja nie pamiętam, tak, rozmawialiśmy w samochodzie, co chcemy wam jeszcze powiedzieć, ale wydaje mi się, że... Ale to na pewno dowiecie się w kolejnych filmikach, będziemy was jak zawsze na bieżąco informować, co się dzieje, jak dzidzia, tak, jak my, i tak dalej. I to wszystko będzie we vlogach, ponieważ ja na główny kanał, na Bugi Silver, nie planuję nagrywać, przepraszam, nie planuję nagrywać filmików, takich update'ów z każdego tygodnia mojej ciąży, no ale oglądając Daily Bugi vlogi na pewno dużo się dowiecie w tym temacie, bo no nie da się tego uniknąć, prawda? No tak. Okej, okay. Także to by było na tyle, to jest nasza wspaniała nowina, informacja, nie wiem, brak mi słów po prostu. Zostaniemy rodzicami. Jej! Dziękujemy wam za mile spędzony czas. Pozdrawiamy was serdecznie i co? Trzymajcie się. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa.